To już finał projektu Blisko realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach. W tym roku sporo się działo, m.in. dzieci uczestniczyły w warsztatach, nagrały własną piosenkę i klip, a nawet brały udział w tworzeniu muralu. Jestem bardzo motywowany i bardzo dumny z tego, że przystąpiliśmy jako samorząd do tego programu w roku poprzednim. Tym bardziej, że nie ma wielu tak interesujących programów w zakresie promocji spraw społecznych, kultury, szeroko rozumianej. Pozyskaliśmy 100 tysięcy złotych przy bardzo odpowiednim wkładzie finansowym gminy, bo on wynosił nieco powyżej kilkunastu procent, co pozwoliło na to, aby właśnie włączyć naszą społeczność gminy Pszczółki w różne działania kulturalne, w szkolenia, w wydarzenia. W tym roku w projekcie Blisko postawiliśmy przede wszystkim na konkurs inicjatyw oddolnych. Przeznaczyliśmy pulę 27 tysięcy na to, z czym zgłoszą się do nas mieszkańcy w sferze kultury. To, że dzisiaj się spotykamy, to właśnie pokłosie tego konkursu. Udało się przeprowadzić profesjonalne warsztaty muzyczne. Efektem tych warsztatów było nagranie klipu promocyjnego gminy Pszczółki, w którym wzięły udział dzieci biorące udział w projekcie. W tym roku kończymy już projekt Blisko, ponieważ był on rozpisany na lata 2021-2022. Przed nami kolejne wyzwania, na które się bardzo jako dyrektor cieszę. Współpraca z dziećmi przy nagrywaniu klipu układała się wyśmienicie. Bardzo kreatywne dzieci, tak więc tutaj miałam bardzo fajne pole manewru, jeśli chodzi o klip do piosenki Nasze Miejsce, z racji tego, że razem tak naprawdę wszyscy reżyserowaliśmy, pisaliśmy scenariusz do klipu. To nie były jakieś bardzo wymuszone, na siłę zagrane, odegrane scenki. Po prostu dzieci bardzo chętnie do całego tematu podeszły i bardzo chętnie i z otwartością realizowały kolejne zadania. Rodzice, jak i ich pociechy są bardzo zadowoleni z warsztatów i efektów, jakie one przyniosły. To było bardzo przyjemne i ciekawe doświadczenie zarówno dla nas, jak i dla naszych dzieci. Mogłam rozwijać moją pasję do śpiewania. Była zadowolona, że mogła i uczestniczyć w kwestii, gdzie mogła śpiewać i też uczestniczyć jako aktorka. Nauczyłam się wielu rzeczy. Wstydziłam się wcześniej śpiewać, a teraz po prostu normalnie śpiewam odważnie. Faktycznie byłam w profesjonalnym studiu, były gąbki na ścianach i mikrofon taki profesjonalny. Były bardzo ciekawe i interesujące. Bardzo fajnie. Było zabawnie, miło. W ramach projektu Blisko dzieci uczestniczyły też w stworzeniu leśnego zakątka. Za ich sprawą ściany nowego, wyjątkowego miejsca w Żelisławkach nabrały charakteru. Ogromny kawał serducha włożony w to, żeby miejsce stworzone, tak jak leśny zakątek, mogło służyć wszystkim mieszkańcom. Ale to jest miejsce, które służyć będzie dzieciom, starszym, ale także harcerzom. To jest na pewno realizacja wielu projektów. Fajnie, że takie miejsce powstają, to na pewno będzie żyło i tętniło życiem za sprawą właśnie mieszkańców. Nie tylko dla dzieci, nie tylko dla młodzieży, również dla dorosłych. Tu mają się spotykać, wypić sobie kawkę, poczytać o przyrodzie, poczytać o historii Żelisławek, bo takie tutaj będą zapiski, bo wszyscy zapominają. Zapominają o szkole, zapominają o przyrodzie. Wszystko, co pozostawi po sobie projekt Blisko, robi niesamowite wrażenie. Klip, jak i piosenka stoją na najwyższym poziomie, a o historii wsi Żelisławki przypominać będzie piękny malunek na ścianie leśnego zakątka. Ciekawe, cóż też przygotuje Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach w przyszłym roku. Polecamy również zobaczyć zapowiedź Północny Ekopomocnik Pszczoły oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w trzy kubeczki.